Zaczynamy zaraz. Nocny trail. Dobra. O 22, 15 km. Czy wszystko okej, bo żeby zaliczyć ten DFBG w tym roku, nie odpuścić zupełnie, bo formy nie ma, ale... Znaczy formy, no. Forma myślę, że jest, ale tak lekkie roztrenowanko po tym Lavaredo. Czy mamy dyrektora, czy mamy Piotra Hercoga, który wystartuje? O, to jest gdzieś, coś załatwiej się jakiejś sprawy. Ja króciutko, wszystko się zgadza. Minutę mam? A, to mogę porozmawiać jeszcze dużo. Nie, tak naprawdę mam informację, że wszystko jest ok na trasie. Oczywiście oglądajcie się mocno za oznakowaniem. Oraz włączcie sobie traki, bo jest ciemno w nocy. Włączcie latarki tak naprawdę i poważnie. I życzę wam powodzenia, żebyśmy się tutaj w 100% spotkali na mecie. Powodzenia! Odjeżdżamy. I teraz ten moment, kiedy będziemy wspólnie odliczać od 10 razem z wami. Także odliczajcie z nami, jak będzie 10, od 10 w dół, a potem start i ruszą. Państwo prosimy o wyłączenie. 9! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Ogień! I poszli! Brawo, 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 brawo! Mi, zady mili. Jest klimacik. No, zobaczymy. No i teraz już, kurwa, tylko w dół. Jakieś 4 chyba. 4,5? Nie wiem. 3. No, no. To lecimy, kurwa. Tam w dole lądek. Już słychać metę. Dzięki. Kurwa moc. Zatem i ostatnia prosta. Witamy bardzo serdecznie. 25 metrów do mety. Brawa, 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 brawa. I koniec. Już za chwilę. Jest.
numer 8131. Dzięki. To Tomasz Kopyra z Oborników, prawdopodobnie śląskich. Obornik! Obornik! Cholera jasna, chwilę, że się pomylę. Tomasz Kopyra z miejscowości Oborniki Śląskie, ale nic to! Nie ma chyba się na tak. Mamy to! Kurwa, mamy to! Mamy. No, dobra. Mamy to, krótkie słowo podsumowania. No muszę powiedzieć, że nieźle się biegło, chociaż mówię, przed biegiem to myślałem, że dwie godziny złamię, ale nie, nie. 2:12 gdzieś. Dało się pobiegać, ale dało się też podchodzić, że aż żałowałem, że kijów nie mam. Ale ogólnie to nie było potrzeba, nie? Ale było, takiego srogiego podejścia trochę było. Bardzo fajnie, że sucho, chociaż było ze dwa miejsca, gdzie było błoto. I wbrew pozorom nie było wcale tak zimno, tak chłodno. No, na początku było dość ciepło, no ale mamy to. Mamy kolejny DFBG, a w zasadzie no, trochę tak psim swędem, 15 km tylko, ale medal jest medal, numer jest numer, więc nie ma co narzekać. Grunt, że bez kontuzji za tydzień kolejne zawody. Trochę dłuższe. Dobra, to by było wszystko. Do zobaczenia. Trzymajcie kciuki i co? Polecam ten styl życia. Cześć. Dobrej nocy.